Jaki dochód trzeba wykazać? Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Jeżeli ktoś korzystał z poprzednich naborów, no to w zasadzie nie trzeba wykazywać żadnego dochodu, natomiast firma musi mieć na tyle dużą sprzedaż, żeby uzasadnić celowość firmy. Czyli no nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś na przykład otwiera zakład kosmetyczny i on nie ma żadnej sprzedaży przez rok. No to po prostu agencja coś takiego zakwestionuje. No ale jak będzie jakaś minimalna sprzedaż, że na przykład w jednym miesiącu było 5 usług, w drugim 2, później 3, mimo że to nie zapewnia utrzymania, ale cokolwiek się dzieje, to będzie ok. Nikt wam krzywdy nie zrobi. Natomiast absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, że nie ma nic, zero, nul. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności podejrzewam, że będziecie mieli problemy z ZUS-em, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym. Są jednolite pliki kontrolne i to właśnie w ramach Nowego Ładu też jest, że będą robić takie badania pod kątem takich właśnie firm, które są, żeby sobie być, żeby je wyłapywać. Więc nie ma nawet takiej opcji, że nie ma nic. Natomiast absolutnie nie muszą to być te wartości, które się wpisało. I nie musi to być też dochód. Jeżeli chodzi o nabór ten, który będzie, to również nie trzeba wykazywać dochodu, bo ten wymóg dotyczy przychodu, który jest tam wpisany, że trzeba osiągnąć przychód o określonej wysokości. I ta wysokość to jest minimum taka, żeby pokryło składki na ubezpieczenie społeczne i żeby pokryło koszty pracowników. Mam tutaj tabelkę. Tu macie właśnie zsumowane trzy warianty. KRUS plus ZUS bez zatrudnienia 150 tysięcy, takie są składki społeczne. KRUS plus ZUS plus jeden etat, KRUS plus ZUS plus dwa etaty. Ile trzeba przychodu wypracować? I tak naprawdę to jest przychód, więc śmieszna sprawa. No po prostu kupujemy, sprzedajemy coś i już. I mamy przychód. To musi być w ramach PKD, które my podajemy w biznesplanie, ale no my praktycznie każde PKD możemy tam podać, więc wiesz, robimy na przykład usługi sprzątania, a obok robimy handel materiałami budowlanymi. I sobie handlujemy, kupujemy, sprzedajemy i już, to jest w ogóle nie problem.